Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 czerwca, w poniedziałek, czytam wam słowa Psalmu 65, werset 6. Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże, zbawienia naszego. I słowa Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 14. Jezus mówi: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I słowa, które są zapisane w naszym śpiewniku ewangelickim w pieśni 610. Szczęśliwym więc, że nieba bramę otwiera mojej modlitwie sam Twój Syn. On na me prośby powie amen, przed Ojcem wspiera mnie gładziciel win. Po wieczny czas Ci śpiewać chcę i grać, żeś raczył radość mi tak wielką dać. Na cały tydzień, który przed nami, chciałbym odnieść się do słów z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, werset 14. Jezus mówi: jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnią to. Słowa te powiedziane w Ewangelii Jana są większą częścią dość ciekawej rozmowy Jezusa z uczniami. On w zasadzie po tej rozmowie, po tej części Ewangelii, w zasadzie nie pozostawia złudzeń, kim jest. Jest tam widoczne napięcie, że uczniowie nie do końca rozumieją, kim tak naprawdę jest Jezus i jakie są zależności pomiędzy nimi i Ojcem. Tam one są doskonale wytłumaczone i w kontekście wczorajszego święta, w zasadzie ja to nagrywam w niedzielę, także mógł być dzisiejszego święta, to są słowa, które jasno wskazują, czym jest Trójca Święta. I w zasadzie nie pozostawiają złudzeń, że Jezus jest równy Ojcu i są razem z Duchem Świętym tym, który tworzy tą pełnię, jaką jest Trójca Święta. Oczywiście jest to owiane pewną tajemnicą i ta tajemnica też jakby uczniom doskwiera i pewnie też doskwiera niewielu z nas. Natomiast słowa, które jakby są na samym końcu tego ustępu rozdziału 14 napisane, to właśnie słowa, które mówią o modlitwie i o tym, że jeśli o co prosić będziemy w imieniu Jezusa Chrystusa, zostanie spełnione. Są to słowa tyleż pokrzepiające, tyleż mocne w swoim wydźwięku, jak i też problematyczne dla tych, którzy mogą powiedzieć: słuchaj, no modliłem się wielokrotnie i wiele rzeczy się nie wydarzyło, o które prosiłem. Okej, zgodzę się, faktycznie tak jest, że nie wszystko pewnie dzieje się o to, co prosimy. Natomiast kluczowym w tym wersecie są słowa, które mówią o: jeżeli będziemy o coś prosić w imieniu Jezusa Chrystusa. No wyobrażam sobie sytuacje, w których prosimy o wiele rzeczy, ale które nie do końca pasowałyby Jezusowi Chrystusowi i nie do końca jesteśmy w stanie zakończyć: proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Co te słowa oznaczają? One oznaczają przede wszystkim to, że my mamy relację z Bogiem i bierzemy pod uwagę to, że On ma scenariusz na nasze życie. A jeżeli ma scenariusz na nasze życie, no to w zasadzie dajemy Mu wolność w tym, co my tak naprawdę chcemy i to, o co prosimy. I być może to, co próbujemy wyprosić, nie jest do końca powiązane z tym, z wizją Jezusa na nasze życie. Być może. Tak może być. Nie mamy bardzo szerokiego kontekstu, oglądu naszego życia. Nie wiemy wielu rzeczy i być może właśnie to jest największy problem, że wiele rzeczy, o które prosimy, nie do końca byłyby dla nas dobre, a szerszy ogląd sytuacji naszej i naszej rzeczywistości spowodowałby to, że nawet by przez myśl i przez usta nie przeszły nam prośby, o które prosimy. Tak więc słowa modlitwy, to nawiązanie do modlitwy, tej jakby zachęcenie do tego, aby modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa i pewność, że zostanie to spełnione, to przede wszystkim świadomość tego, że Jezus ma naprawdę plan dla naszego życia i jest to plan najlepszy dla nas i dla naszych bliskich i dla naszego życia, ale też dla tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Jeżeli będziemy się modlić do Boga, do Jezusa Chrystusa, w kontekście brania pod uwagę tego, że On ma większą wiedzę, szerszy kontekst i będziemy brać to pod uwagę, że no cokolwiek miałoby się wydarzyć, to Bóg ma to w swojej opiece i na pewno to się wydarzy, jeżeli będziemy pewni i przekonani, że będziemy prosić o to w imieniu Twoim, Jezu Chryste, no to wtedy faktycznie to się wydarzy. Bo wtedy oprócz tego, że będziemy mówić, będziemy się starać,
działać jak najwięcej, ale przede wszystkim też będziemy przekonani o tym, że Jezus Chrystus ma to wszystko w swoich rękach. A jeżeli ma, no to pewnie to się wydarzy. Tak więc życzę Wam, aby Wasze modlitwy, które będą składane w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zawsze się spełniały. A jeżeli się nie do końca może od razu spełnią, to weźmy pod uwagę to, że być może nie do końca byliśmy w kontakcie z naszym Zbawicielem, kiedy prosiliśmy o to, co miałoby się ewentualnie wydarzyć. Zostańcie z Bogiem. Dobrego tygodnia i dobrego dnia. Amen.